Cześć i witajcie w kolejnym złomowym odcinku. Zobaczymy co tu ciekawego. Albo i nieciekawego. Na cienkim pan tam się szarpie. A na grubym. Stare koło. To cewka, elektrozawór, jak coś takiego. Dobra, chyba tyle z tego grubego, więc teleportacja na cienki. Ale mi się trafiło, że akurat jest załadunek. Ale może coś tam może jeszcze zobaczymy na tym cienkim. Na grubym jest to, co widzicie. Czyli właściwie nie ma nic. Ale się trafiło. No nic. Zobaczymy, może się uda podejść na ten cienki jakoś tak delikatnie. Co na tym cienkim? Wydech, tłumik od jakiegoś, na moje oko, Ursus Zetor, coś takiego. Znawcą nie jestem, ale pewnie w komentarzach napiszecie. Tutaj zauważyłem, to jest pewnie silnik ze skrzyni do jakiegoś kłada, coś takiego. O, nawet to się kręci. Dobra, nie chcę mi się tego nawet przerzucać. Co tam dalej? No, trochę złomu pojechało, tak jak widzicie. O, to są jakieś fanty. Drodzy moi, takie wiecie, dotoczenie. Przyrząd otoczenia, chyba kul, albo zaokrągleń. Rozwiertaki. Dobra, zaraz to sobie tutaj poprzekładamy i będziemy patrzeć. O, tak jakby lepiej. Tak jakby lepiej. Tylko żeby to jeszcze poszło. Tylko żeby to jeszcze poszło w jakość, kurczę. Coś oprócz tylko tych trzech rozwiertniaków. Dobra, trochę tu pogrzebałem was bas. O, jeszcze tutaj są numeratory. Znalazłem trochę gwintowników. Takie, siakie. Taki duży. O kurde, jaki brudzony. Jest tutaj na pewno pełno rzeczy do przegrzebania. Może nawet cały komplet numeratorów by się znalazł. Ja dzisiaj za bardzo czasu nie mam, ale coś tam się postawi. Jeszcze wyszukać. O, dobra, poprzerzucam jeszcze te rury, te nie rury. Co tu pan przed chwilą przerzucił. I na pewno coś tu jeszcze. O! Na pewno coś tu jeszcze wyszarpie. Bo warto, może tu być naprawdę fajnie dużo skarbów. No i rękawiczki wybiorę. Bo się cały ugnoiłem. Dobra, to poszukam tu i pójdziemy dalej. O, tak zrobimy. Tutaj jeszcze z tych wszystkich ciekawostek. Gwintownik M50 ze skokiem. Już wam powiem, żeby wam nie skłamać. M50
Nie, czekajcie. Źle mówię. 42 mm, 20 zwoi chyba na cal. No, ciekawostka. Pompa paliwa. To jest od czegoś ruskiego, bo CCP. Pewnie Łada. I to bardzo zbliżone, ale to będzie nasza. Tak, to będzie nasza z dużego Fiata. Także te skarby jeszcze tutaj. No tutaj jeszcze jest do, jakby tak usiąść na spokojnie, przekopać to wszystko. O, tam jest jeszcze kolejna pompa. Nawet nie zauważyłem. Pewnie się później okaże, że tutaj jest więcej skarbów. Ale no, na to trzeba mieć czas. Jeszcze tak na szybko mogę z wami przejść. Co tutaj? Czy coś tu dalej jest tylko z ciekawego, czy nie ma? Ale tutaj chyba nic. A, tutaj chyba nie ma nic ciekawego. No dobra, no to tyle. Tyle. Ja to pozbieram. I lecę dalej. I lecę dalej w świat. To co jest misja. Może wam pokażę, jaka misja, może nie, zobaczę jeszcze. Cześć i czołem. Powiem wam, jak na tak, jak to sobie tylko porozkładałem, to z racji tego, że na złomie nie było nic, to uważam, że całkiem nieźle. Całkiem fajny zakup. I tak się zacząłem nagle zastanawiać o tych pompach, bo patrzcie, ta jest... Czekajcie, nie, inaczej wam powiem. Ta jest na pewno od maluszka. Dwa wyjścia. Oj, ale była katastrofa. Ta też będzie od maluszka. Chyba. Tylko tam będzie licencja FOS. A ten ma na licencji BCD, tak? Dobrze czytam? BCD. Mi się wydaje, że to będą dwie pompy paliwa od maluszka. I nagle jest tutaj ta trzecia, która wygląda bardzo podobnie. Tylko że widzicie, produkcja USSR. CCP, nawet tu jest nabite. Będzie pewnie Łada. No, tylko że Łada też by miała jeden przewód. Nie wiem, aż jestem w szoku. No ale generalnie też wygląda to bardzo prawie bliźniaczo podobnie. Nie wiem, dobra, mniejsza o to. Pewnie napiszecie w komentarzach, do czego to jest. No i może przejdźmy do tych gwintowniki. W sumie trzy maszynowe, ten jest chyba M30. Ten są chyba calówki czy czwarte, chociaż wygląda mi tak z tej strony na taką szesnastkę. Ale to kiedyś jeszcze sobie sprawdzę grzebieniem do gwintów, co to tak naprawdę jest. No i teraz wiertaki. Kurde, nie przygotowałem się. Ten jest 23. To ten też będzie 23 pewnie. Tak, 23. A ten jest 27. Może wam pokażę ten środkowy, jak się uda. Na GoPro. Patrzcie. Ani ubicia, no to jest takie może lekkie akurat w tamtym miejscu, ale tak to dobry stan. Wiadomo, jakąś tam odchyłkę pewnie ma większą niż taki normalny fabryczny rozwiertak, no ale jak będę toczył coś, co ma polecieć w kosmos, to się wtedy weźmie i rozwiertak, który może lecieć w kosmos. A w takich rzeczach moich to w 100% to wystarcza, jeszcze w tych pieniądzach to już w ogóle. Kurde, tyle. Nie ma co chyba przedłużać. Tak się zastanawiam, czy tam jeszcze można było coś wydobyć. No pewnie można było jeszcze coś wydobyć, ale ja wykopałem te trzy pompy. Trzeba patrzeć, trzy pompy, trzy gwintowniki i trzy rozwiertaki. Także uważam też, naprawdę, no uważam, że z tego dnia to jest maks. Nic tam nie szło więcej wytargać, bo nic nie było. No, chyba tyle, moi drodzy moi. Nie przedłużam. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia kiedyś tam. Trzymajcie się, czołem.